Drodzy Państwo, teatr to nie tylko przepastne foyer, to nie tylko ta piękna widownia, to nie tylko światła Jupiterów i scena. Prawdziwy teatr jest za kulisami. O, cześć. Cześć, witam, witam. Witam serdecznie. O, bym się spóźnił. Za ile zaczynamy? Za chwileczkę. Okej. A co dzisiaj gramy? Bodajże czerwony kapturek. Tak, czerwony kapturek. Jak czerwony kapturek? Jak czerwony kapturek? A gdzie jest reszta? Jaka reszta? Dałeś mi tylko 12 złotych. Nie. Nie pytam o to. Pytam, gdzie jest reszta aktorów. A, no to zresztą to jest tak, że tak. Romkowi... Co Romkowi? No, Waldek powiedział, że nie zagra, ale jak mu kupią nowe baletki. Romkowi angażu nie przedłużyli, a Krysia od wczoraj na macierzyńskim. Co takiego? Nie gadaj. No? Romkowi nie przedłużyli angażu? No to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, przecież Romek w naszym teatrze jest narratorem. Jest, jest. Był narratorem, był. Lepiej sprawdź, jak tam frekwencja na sali. Co jak frekwencja? Jak zwykle. Cała sala dzieci. A jakie to ma znaczenie? I tak nie zagramy czerwonego kapturka we dwóch. To dyrektor powiedział, że jak zależy nam na robocie, to zagramy. Co to już? Nie, dopiero pierwszy dzwonek. No. Kto zagra czerwonego kapturka? To może ja. To pokaż. Dobra, czekaj. Pych, dobra. Dobra, czekaj. Torebeczkę mi daj, torebeczkę, torebeczkę, nie dawaj, torebeczkę, torebeczkę. Okej, cyk. Nie no, przestań. Czerwony kapturek z takimi zębami? Czego ty się ode mnie spodziewasz? Ja całe życie w tym teatrze gram borsuka. Przepraszam bardzo, to jest wilk, tak? To jest wilk? Tu wilkołak. Super. Czerwony kapturek i wilkołak. Zostaw, to jest moje przecież. Pewnego dnia, jak 17 każdego miesiąca, czerwony kapturek szedł do swojej babci z zakupami. W reklamówce było mleko, mleczko, chlebek, chlebuś, serek, seruś i landrynki. I co? Takie landrynki. Och, och, a któż to tam się chowa za krzakiem? Zapytał czerwony kapturek i ze strachu schował się w zaroślach. To ja! Odpowiedział wilk. Dokąd idziesz, czerwony kapturku? Odpowiadaj całym zdaniem i wyłaź za krzaka, bo i tak cię widzę. Idę do babci z zakupami. Może landrynkę? Wilk z wrażenia schował się w chaszczach. To ja idę na spacer. Skłamał, bo przecież wszyscy wiemy, że pobiegł szybciutko zjeść babcię. Thank you.
zapomniałem. Och, och. Co, co? Och, och. Och, och, jaka piękna pogoda. Zmienił temat czerwony kapturek. To ja? To ja? Ha, ha, ha. Pójdę umyć nogi w strumieniu. Jak pomyślała, tak zrobiła. Oj, oj, nie jest łatwo umyć nogi w zimnej wodzie, więc wilk miał mnóstwo czasu, żeby dobiec do domku babci, zjeść ją, przebrać się za nią i zaczekać na czerwonego kapturka. Oj, oj, jak się źle czuję i ręta niziutka. Narzekał wilk. Ty babcia! Narzekała babcia. Babcia narzekała. Tutaj też narzekała. Duże coś... O ile ona narzekała? Kiedy do domku wszedł czerwony kapturek? Dokąd biegniesz, babciu? Do toalety! Zobaczyć, czy mam wielkie oczy. I co masz? Chodź i sama sprawdź. Podstępem zwabił czerwonego kapturka wilk i zjadł ją w toalecie. Wilk bardzo sobie chwalił smak czerwonego kapturka, jednak odbijało mu się nieco starawą babcią i landrynkami. Właśnie szukał czegoś do popicia, kiedy do domku zaczął zbliżać się gajowy Gugała. Gajowy Gugała szedł do domku powoli. Bardzo powoli. Można by powiedzieć, że praktycznie się nie poruszał. Gajowy Gugała szedł do domku powoli, bo miał drewnianą nogę. Zające ćwierkają, że zjadłeś babcię i czerwonego kapturka. Polewaj! Otwieraj! O co? Zapytał z zainteresowaniem wilk. Bo teraz wejdę, rozpruję cię i uwolnię ją. Nie rozpruwaj, nie rozpruwaj, prosił wilk. Rozpruję, rozpruję. Nie rozpruwaj, bo mi landrynki na podłogę wypadną. Rozpruję, rozpruję. A że gajowy Gugała słynął w całym lesie z tego, że jest osobą bardzo słowną, wpadł do toalety, rozpruł wilka i uwolnił babcię, czerwonego kapturka i landrynki. O! I tu, drogie dzieci,
Kończy się nasza bajeczka. Wszystko wypij. Babcia zakochała się w gajowym gugale. Gajowy gugała zakochał się w czerwonym kapturku. A czerwony kapturek... Mów, co mam mówić? No mówisz, to mów. Bo mnie zmyliłeś. To ja cię zmyliłem. No machasz mi tym. No to nogą mam ci machać, mów. A czerwony kapturek zakochał się w landrynkach. Koniec! I co, można? Gratuluję. Ale poszło, co? Ale poszło. Ale landrynki jak zagrały. Ty, no landrynki mistrz, normalnie. Przepraszam, ale jesteśmy w teatrze, więc używajmy dykcji. Mistrz. No landrynki tylko, że... mistrz. Przepraszam, oczywiście, mistrz tyży. Niech kolega zapamięta, że dobry aktor to nawet dupa powie przez ły. Tak, 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 na przykład, proszę bardzo. Dupa. Szapoba. Szapoba. Jutro też coś gramy? Tak, teraz to wszystko, we dwóch będziemy grać. Też we dwóch. Tak, co, dla grubych, małych, wszystko. Dobra, czyli a. Jutro też gramy, tak? A co? A co? A co? A co? A co? A co? W sensie, że a co? Proszę bardzo, jutro sobie zagramy. No to sobie zagramy. Alibaba 40 rozbójników.